ja chyba myślałem o Brałyszynie, bo jeszcze wtedy to zaśmiewał się. Przejdźmy się jeszcze naokoło. Jak to wygląda? Wtedy jak to przejdziesz, miałbyś to powiedzenie. Chodzimy po lodzie. Nie brzmi to za dobrze. Jesteśmy w wieży ciśnień na Olechowie. Teraz idziemy na pierwsze piętro do magazynu obrony cywilnej. Magazyn obrony cywilnej był tutaj. Magazyn obrony cywilnej datowany jest na rok 1943 i powinien mieć powierzchnię 65 metrów kwadratowych. Ściany są z cegły i żelbetonu. Grubość ścian to 92 cm. Strop 20 cm. Mamy jakieś pozostałości. Piec. Wysokość pomieszczenia to 4,5 metra. Według dokumentów drzwi obite blachą i faktycznie jeszcze są. Jeszcze pozostałości, tutaj prawdopodobnie wucety. Idziemy na piętro drugie. Duże pomieszczenie. Idziemy na piętro trzecie. Duże pomieszczenie. To idziemy piętro wyżej. Też są już pomieszczenia techniczne. Idziemy na piętro wyżej. O, tu już trzeba uważać. Radzi uważać. Jesteśmy na poziomie, gdzie jest zbiornik, to po lewej żelbetonowe, białe. Zbiornik ma pojemność 500 metrów sześciennych. Także
że jest to jedna poprawka. Wieża cały czas jest czynna. I cały czas woda brana jest z tego zbiornika dla pracowników, którzy pracują na kolei. Jesteśmy już prawie na dachu wieży ciśnień. Teraz widzimy zbiornik, który jest czynny z wodą. No, za dużo nie widać, natomiast widać jeszcze pozostałości, elementy z budowy wieży, czyli jak podają źródła, są to lata 1942-43. Woda, która jest pobierana stąd, jak mówią pracownicy, jest złej bardzo jakości. Fajnie, że mogliśmy tutaj wejść. Jesteśmy na wieży ciśnień, wchodzimy na dach. Przedostaniemy się. No i jesteśmy na dachu. Tak wygląda świat z wieży ciśnień. Tak jak mówiłem wcześniej, wieża ciśnień wybudowana została w 1942 przez Niemców. Jest to element całej gigantycznej infrastruktury, jaką Niemcy tutaj postawili. Kiedyś był to największy węzeł kolejowy w Europie. Teraz jest jednym z największych w Polsce. Pod nami jest zbiornik, tak jak mówiłem, 500 metrów sześciennych pojemności. Na wieży podobno było działo, flak, kaliber 37 mm, natomiast śladów po tym nie ma już. Jest tutaj nowa papa. Prawdopodobnie zostało to wszystko pod papą. No ale mamy przynajmniej pogląd, jaki miał widok osoba siedząca na dziele. Spojrzenie ostatnie. I spadamy.